Cześć, mam na imię Justyna, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Słowa, a dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o akcji PPK POKOCHAJ POLSKĄ KULTURĘ. Tak naprawdę dzisiaj przy przychodzę do Was z krótkim podsumowaniem akcji, ponieważ... Mam wrażenie, że co dopiero nagrywałam pierwszy odcinek tutaj w podcaście, w którym opowiadałam o tym, na czym cała akcja będzie polegać, i ją rozpoczynałam swoim, swoim wpisem i swoim nagraniem. A tu już za nami 11 tygodni, 11 wspaniałych gości, i koniec. Jest mi smutno z tego powodu bardzo, że już nie będę się z wami spotykała na blogu. Ale też bardzo szczęśliwa, że przez tych 11 tygodni mogłam się spotykać z takimi wspaniałymi ludźmi tutaj u mnie na WarzySłowa.pl. Cóż! Tak jak już powiedziałam, trwała 11 tygodni. Przez ten czas w, na moim blogu otworzyło się, jeżeli chodzi o polską kulturę, 11 osób, wspaniałych osób. I tutaj sobie napisałam na karteczce wszystkich po kolei, mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam. Mam takiego. Naprawdę jestem tak zestresowana, że kogoś nie wymienię. Błagam, wybaczcie mi, jeżeli to zrobię. Kasia Zych z bloga Kulturalna Pyra Ania Fit z bloga AnnaFit.pl Ruda, Iwona, Emfaza Aniaka, Weronika Suder Katarzyna, Żancia, Mateusz Kłosowski i Olga Alder. Bardzo, bardzo bardzo Wam dziękuję za to, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do akcji PPK, pokochaj polską kulturę. To był zaszczyt i to była ogromna przyjemność czytać Wasze, wasze odpowiedzi na moje pytania. Wszystkie były niesamowite, niepowtarzalne. Wszystkie były bardzo inspirujące przede wszystkim i piękne. Pięknie napisane, dlatego jestem niesamowicie dumna, że działo się to na moim blogu, że wszyscy ze mną byliście, no i w ogóle mam sobie tyle wdzięczności, że mogłabym obdarzyć cały świat. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby wejść sobie na blog słowapl i tam w zakładce PPK, pokochaj polską kulturę, przeczytać wszystkie wpisy, bo naprawdę warto. W tych wpisach jest mnóstwo emocji, jest mnóstwo właśnie takiej miłości, sympatii do tej polskiej kultury, oraz oczywiście jest mnóstwo perełek do odkrycia. Ja sama odkryłam niektóre bardzo fajne rzeczy, więc myślę, że cel tego, tego cyklu został osiągnięty. Bardzo szkoda, że to już. Że to już za nami. Już gdzieś w głowie, wiecie, mam ten taki pomysł, żeby, żeby zrobić jakąś kolejną edycję. Być może w innej formie, a być może w formie podcastu. No nie wiem, tak sobie tylko gdybam. Teraz w tych czasach to naprawdę nie ma sensu co, czegokolwiek planować. Tak czy inaczej, w ramach takich podsumowań jeszcze stworzyłam playlistę, w której właśnie możecie znaleźć wszystkie utwory, które były polecane przez, przez moich wspaniałych gości. I podlinkuję ją na YouTube, jeżeli jesteście na Spotify, to Spotify jeżeli jesteście jeżeli słuchacie mnie na spotify to jak to się odmienia w ogóle to jest straszne słowo jeżeli słuchacie mnie w aplikacji spotify to zapraszam was serdecznie na youtube do opisu albo na mój blog tam też wszystko jest podsumowane bo tak naprawdę dzisiejszy blog to, dzisiejszy podcast to naprawdę nie jest lekko dzisiaj nie jest lekko Dzisiejszy podcast, dzisiejszy odcinek podcastu to jest po prostu przedłużenie tego, co napisałam na blogu, ale przyszłam dzisiaj tutaj, bo chciałabym bardzo jeszcze raz głośno wszystkim moim wspaniałym, co już podkreślałam, 146 razy gościom podziękować za obecność i za pomoc. Pomoc im, wiecie, ta akcja miała na celu rozpromowanie polskiej kultury, ta akcja miała na celu przekonanie nieprzekonanych. Nie wiem, czy kogoś przekonaliśmy, czy, dotarli, czy dotarliśmy tylko do tych osób, które już polską kulturę kochały, ale mimo wszystko jestem z nas wszystkich bardzo dumna i bardzo, bardzo się cieszę, i mam nadzieję, że mimo że akcja już się skończyła, to dalej będzie szła w świat i będziemy się nią dzielić, bo, bo pamiętajcie, że hashtag wazeslowa słowa podłoga PPK na Instagramie dalej działa i dalej możecie z niego korzystać. Bardzo serdecznie polecam. No i co, to dzisiaj tyle ode mnie. Miało być bardzo króciutko, więc jest bardzo króciutko. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że, że już się zapoznaliście ze wszystkimi wpisami, a jeżeli nie, że to nadrobicie. I mam nadzieję do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Do usłyszenia!